gość.ox.pl. Dzisiaj rozmawiam z panią ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, panią doktor nauk medycznych Agatą Plech. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Skąd zainteresowanie wzrokiem u dzieci, albo wadami wzroku u dzieci, albo niedowidzeniem u dzieci? Zainteresowanie okulistyką dziecięcą, bo tak chciałabym to w całości zebrać, pojawiło się u mnie właściwie już od czasów, kiedy zaczęłam zgłębiać tematy okulistyczne, czyli rozpoczęłam specjalizację z okulistyki. Było to w klinice okulistycznej w Bytomiu. I tam zwróciły moją uwagę badania elektrofizjologiczne, które właśnie wykonuje się w wieku dziecięcym po to, żeby sprawdzić, czy dziecko widzi. Małe dziecko nie powie, czy widzi, więc musiały powstać takie obiektywne metody do sprawdzenia widzenia u dzieci. I to był taki pierwszy moment, kiedy ta okulistyka dziecięca w moim życiu zaistniała. Później wykonywałam takie badania w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii i stamtąd, przez właśnie to miejsce pracy, zostałam zauważona i zaproszona do pracy w Hiszpanii, w WIZUM, to jest Instytuto Oftalmologico WIZUM w Alicante, gdzie przez 2,5 roku zajmowałam się okulistyką dziecięcą, jakby ugruntowując tą wiedzę na temat tej właśnie dziedziny. A dlaczego tak ważne jest? Bo pani doktor o tym wspomniała przed chwilą. Zwrócenie uwagi na to, czy dziecko dobrze widzi. To jest niezwykle ważne, dlatego że w życiu dziecka istnieją pewne kluczowe momenty, w czasie których jesteśmy w stanie coś z widzeniem zrobić. Widzenie to taka funkcja, taka właściwość, taka umiejętność, która rozwija się tylko w ciągu pierwszych lat życia dziecka. Od momentu urodzenia do 8-10 roku życia. Rodząc się, dziecko widzi słabo. Musi się tego stopniowo nauczyć. Stopniowo nabywa umiejętności spostrzegania, łączenia obrazów, zlewania ich w całość, widzenia przestrzennego. I jeśli się tego nie nauczy w takim właśnie okresie, do 8-10 roku życia, to zostanie mu słaby wzrok na resztę jego życia. I tu chyba należy rozróżnić takie dwie podstawowe kwestie. Niedowidzenie, a wada wzroku. Gdyby pani doktor mogła wyjaśnić, czym się różnią. Wady wzroku są odpowiedzią na słabo funkcjonujący układ optyczny. To znaczy albo mamy za długie oko, albo za krótkie, albo nieidealnie okrągłe, tak żeby promienie światła, które wpływają do oka, wpadają do oka, załamywały się w odpowiedni sposób. I jeśli taka sytuacja istnieje, to muszą być skorygowane. W taki właśnie sposób koryguje się wady wzroku. Za pomocą okularów i w ten sposób zapewnia się warunki do tego, żeby sygnał wzrokowy mógł się pojawić w siatkówce i mógł dalej być przekazywany do mózgu i tam odbierany. Niedowidzenie natomiast jest takim stanem, w którym dziecko słabo widzi jednym albo dwojgiem oczu. Niedowidzenie rozwija się w przypadku, kiedy nie ma zapewnionej właściwej korekcji okularowej, albo ma w oczach inne problemy, które spowodowały, że widzenie w danym oku się nie rozwinęło. Takie oko pozostaje słabsze. Jeśli oczywiście nie włączymy odpowiedniego leczenia i coś z tym jako rodzice, jako lekarze później nie zrobimy. A jak rozpoznać, że dziecko nie widzi dobrze? Na pewno są sygnały, no bo ono nie powie, że nie widzę, tak? Tak, dziecko nie powie, że nie widzę, to po pierwsze, a po drugie dziecko nie wie, że może widzieć lepiej, więc nie wie, na co zwrócić uwagę. Często nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego bez pomocy okulisty, bez wykonania odpowiednich testów. Są pewne sytuacje, kiedy możemy podejrzewać, że dziecko ma problem z widzeniem. Są jakieś sygnały takie? Są takie, które sygnały. Jest ich kilka. Jednym z nich jest to, że dziecko mruży oczy, wpatrując się w dal, albo że bardzo blisko podchodzi do obserwowanych przedmiotów, do telewizora, do kolorowanki, z którą pracuje, którą koloruje. Nie pozwala sobie zasłonić jednego oka i to jest test, który powinien wykonać każdy rodzic. Naprzemiennie zasłaniać dziecku oczy i w ten sposób obserwować i widzieć, jak ono reaguje na takie zasłonięcie. Dziecko, któremu zasłaniamy lepiej widzące oko albo jedyne widzące oko, no po prostu broni się przed tym, nie pozwala tego zrobić. Czyli dzięki tym sygnałom możemy wiedzieć, że coś z tym wzrokiem u dziecka naszego jest nie w porządku. Właśnie tak.
dzięki takim sygnałom i jeszcze innym jesteśmy w stanie ocenić, co jest nie w porządku i zadziałać i coś z tym zrobić. No właśnie, co w takim razie zrobić? Kiedy wiemy, że najprawdopodobniej jest coś nie tak, co rodzic powinien zrobić? No bo większość z rodziców być może wtedy sięga do internetu i wpisuje, prawda? A to chyba nie jest dobra droga. To nie jest na pewno dobra droga. Żeby ocenić, czy coś jest w porządku, czy nie w porządku, należy udać się do okulisty i po prostu zbadać wzrok u dziecka. Często nie jest to tylko jedna wizyta. W czasie wizyty trzeba jakby dowiedzieć się, uzyskać informacje, czy dziecko widzi, czy nie ma problemu z zezem, z ustawieniem oczu, czy nie ma któregoś oka, które jest słabsze, czyli jest okiem niedowidzącym. I jeśli tak jest, to po pierwsze zapewnić dziecku odpowiednią korekcję okularową i wdrożyć leczenie jego zeza, jeśli taki jest jego problem, leczenie innych chorób oczu, jeśli współistnieją, a także zajęcie się problemem niedowidzenia, co wymaga albo zasłaniania oka, albo ćwiczeń w takich pracowniach leczenia zeza i niedowidzenia. I nie dzwonimy też do innych rodziców zaprzyjaźnionych z nami, że z Olą jest podobny problem? Na przykład nie. Raczej udać się do specjalisty. Oczywiście, że do rodziców zadzwonimy, żeby jakby ciężar z siebie zrzucić. Natomiast no, poszukajmy fachowej opieki medycznej. Czy w trakcie pani praktyki lekarskiej był taki przypadek, który został, utkwił pani w pamięci z różnych względów? Tak. Pamiętam taki przypadek właśnie w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. To był drugi rok mojej pracy. W tygodniu przedświątecznym przywieziono nam na dyżur okulistyczny dziecko ze szkoły. Dziecko 9-letnie. Chłopiec biegał ze swoimi kolegami po korytarzu i no, w czasie takiej zabawy nadział się okiem na wystającą żaluzję poziomą, zagiętą w jego stronę. I nadział się okiem, jedynym okiem, które widział. Drugie oko było okiem niedowidzącym, z którym nic wcześniej nie robiono i było okiem słabym. Ten chłopiec widział no, z 2 metrów, a oko, które doznało urazu, stracił. Czy można coś zrobić, żeby uniknąć niedowidzenia albo uniknąć wad wzroku u dzieci? Jeśli chodzi o wady wzroku, nie możemy wiele zrobić. Dlatego, że wada wzroku jest jakby odpowiedzią na problem optyczny. A problem optyczny jest związany z wielkością oka, z budową oka, na którą nie mamy wpływu. Jest to po pierwsze zakodowane genetycznie, tak nam zostało przypisane, taka długość oka. I jedyne, co możemy zrobić w przypadku, gdy wada wzroku istnieje, to po prostu ją korygować za pomocą okularów albo soczewek kontaktowych i w ten sposób sprawić, że powstaje prawidłowo widzenie. Natomiast w obecnych czasach, właściwie od czasów, kiedy mamy telefony komórkowe, komputery, zaobserwowano, że wada wzroku, taka, która pojawia się w wieku nastoletnim, czyli krótkowzroczność, zaczęła bardzo silnie narastać. Jest to spowodowane tym, że zbyt dużo pracy wzrokowej wykonujemy z bliska. I jakby nie biorąc pod uwagę to, że przemieszczamy się widzeniem tylko między ekranem komputera, smartfonem i ewentualnie książką. Taki proces sprawia, że napinamy soczewkę w swoim oku, czyli napinamy akomodację. A to, taka akomodacja długotrwale napięta, powoduje, że narasta nam wada wzroku i jest to krótkowzroczność. A czy można jakoś zapobiec niedowidzeniu? Jeśli stwierdzimy niedowidzenie u dziecka, to możemy je leczyć. Są sposoby na to, żeby oko niedowidzące, słabowidzące widziało lepiej. I tak jak już wspomniałam, mamy na to tylko kilka pierwszych lat życia dziecka. Nie możemy zapobiec niedowidzeniu jako takiemu. Wyrównanie wady jako pierwsze oraz wdrożone ćwiczenia wzrokowe, ćwiczenia w przypadku niedowidzenia lub zasłanianie oka lepiej widzącego, to jest właściwa droga. Tak więc no, po prostu czujność rodzica, zbadanie dziecka i wdrożenie właściwej terapii jest właściwym kierunkiem do leczenia niedowidzenia. I udanie się do specjalisty. Wspomniała pani doktor jeszcze o soczewkach i okularach. To w przypadku korekcji wad wzroku. Tak. Lepsze są soczewki czy okulary? W początkowych latach życia dziecka uważam, że lepsze są okulary. Natomiast jeśli dziecko jest już świadome, odpowiedzialne, potrafi o soczewki kontaktowe zadbać
i rodzic jest w stanie pilotować jego zachowania, jego postępowanie z soczewkami kontaktowymi i dziecko ma takie preferencje, że chciałoby chodzić i wybiera soczewki kontaktowe, to oczywiście może ich używać. Soczewki kontaktowe są taką pomocą optyczną, która powinna być używana bardzo odpowiedzialnie. Tylko kilka godzin dziennie, w bardzo czystych warunkach, myjąc wcześniej ręce przed ich założeniem i później po ich ściągnięciu. Tak więc i kontrolując się u okulisty okresowo, po to, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś efektów długiego noszenia soczewek. Pani doktor, czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to jeżeli zauważymy problem z widzeniem u dzieci, nie wystarczy tylko udać się do optyka na przykład. Trzeba zrobić jeszcze inne kroki, wykonać. Jakie? Tak, uważam, że nie wystarczy pójść do optyka. Optyk jest potrzebny w przypadku robienia szkieł okularowych, ewentualnie zakupu soczewek kontaktowych. Natomiast właściwy proces powinien wyglądać tak, że po pierwsze udajemy się do okulisty z dzieckiem zawczasu, w pierwszych latach jego życia. Okulista sprawdza dziecko pod kątem chorób oczu i sprawdza, jak dziecko widzi. Czasami w tej kwestii posługuje się także pomocą optometrysty. Optometrysta w takim momencie dobiera dziecku okulary, sprawdza wadę wzroku, a okulista sprawdza, czy dziecko nie ma chorób towarzyszących w swoim, czy nie choruje na coś jeszcze i planuje, jakie powinno być leczenie w przypadku niedowidzenia, zeza i innych chorób. W okulistyce pracują jeszcze ortoptyści. To są osoby, które zajmują się ćwiczeniem w pracowniach zeza, w pracowniach niedowidzenia i pilotowaniem dzieci, które wychodzą z takich właśnie problemów. Także możemy się spotkać z optometrystą, który dobierze właściwą korekcję, ortoptystą, który będzie ćwiczył z dzieckiem, okulistą na początku i później w procesie leczenia i optykiem, który wykona nam okulary. Wspomniałam również o wieku, w którym według mnie powinniśmy się z dzieckiem udać do okulisty. W przypadku wcześniaków jest to pierwszy miesiąc życia i później w zależności od stwierdzonego problemu w oczach te wizyty kontrolne w pierwszym roku życia są w liczbie 2, 3, 4 albo i więcej. Wszystkie dzieci powinny być badane w pierwszym roku życia, w okolicach 12 miesiąca, 13 miesiąca życia, później przed pójściem do przedszkola i pójściem do szkoły, czyli 3, 4, 6, najdalej 7 rok życia. Czy każdy okulista może pomóc naszemu dziecku? Każdy okulista, który się tego podejmie, to znaczy taki, który pracował z dziećmi, umie to robić, czuje się w tym pewnie. I ma właściwe podejście. Ma doświadczenie, właściwe podejście. Czasami także taki, który ma po prostu odpowiedni sprzęt do badania dziecka. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja się bardzo dużo dowiedziałem, ale wydaje mi się, że można jeszcze coś dodać. Tak, chciałabym dodać, że jest moim marzeniem. Bardzo chciałabym, żebyście Państwo nie chorowali, żeby Wasze dzieci nie chorowały. Żeby nie miały problemów ze wzrokiem, z niedowidzeniem, by były właściwie leczone, były leczone tak wcześnie, jak się da. Wiele zależy od Państwa postawy, zainteresowania tym tematem, chęci do przyjścia do badania okulistycznego i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Tego Państwu i Panu życzę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Pani dr Agata Plech.